Konferencja prasowa przed meczem PGE Ekstraligi w niedzielę o godzinie 19:00. Faluba z Zielona Góra podejmuje Getwell Toruń. Patryk Dudek, Adam Skórnicki na dzisiejszej konferencji będą odpowiadać na Państwa pytania. W kwestiach organizacyjnych przede wszystkim meczu niedzielnego nie pokazuje telewizja, w związku z czym tym bardziej zapraszamy wszystkich na stadion. Mamy nadzieję, że frekwencja dopisze. Dużo atrakcji, jak zawsze, przedmeczowych. Także bardzo gorąco wszystkich zapraszamy na W69. I może zaczniemy od trenera Adama Skórnickiego. Adam, dwa słowa o wczorajszych zawodach i generalnie o przygotowaniach do niedzielnego spotkania. No wczoraj miłym akcentem zakończyły się zawody. Srebrny medal Mistrzostw Polski par klubowych. No i przede wszystkim znakomita dyspozycja naszych zawodników. Można powiedzieć, że poza pierwszym biegiem wszystko doskonale, aczkolwiek ten bieg myślę, że też był nam potrzebny, żeby niektóre rzeczy zrozumieć, i myślę, że bardzo ważne dla naszego zespołu były te wczorajsze zawody. Można powiedzieć, że sparingi i treningi mamy już pokończone i teraz w lidze zaczyna się ten ważny dla nas okres. O wczorajszych zawodach. Tak? No to cieszę się, po raz kolejny mogłem zdobyć medal dla klubu. Jest to chyba mój drugi srebrny medal w Mistrzostwach Polski par klubowych. Ale z niecierpliwością będę czekać, żeby zdobyć złoto, bo jeszcze tego krążka mi brakuje do kolekcji, więc za rok będziemy się starać pojechać jeszcze lepiej w tych zawodach. Ja się cieszę ze swojej ogólnej formy. Wydaje mi się, że będzie dzisiaj właśnie, znaczy będzie wszystko dobrze się układać mi i z moim sprzętem, patrząc na to, jak właśnie wczoraj wypadły mi zawody. Trenerze, jeszcze kilka słów o przygotowaniach do niedzielnego meczu. Dzisiaj trening, tak? I wszyscy zawodnicy się meldują, jak to wygląda? Tak, dzisiaj trening, aczkolwiek wszyscy nie będą o czasie, niektórzy się spóźnią, a niektórzy dopiero dojadą jutro. Dawno nie jechaliśmy o takiej godzinie meczu, jak czeka nas w niedzielę, więc z tej racji też ten dzisiejszy trening w tych późniejszych godzinach. Jest to takie ostateczne sprawdzenie sprzętu, bo myślę, że natrenowani już na pewno jesteśmy i w tym tygodniu było tych zawodów dość dużo i naprawdę cieszy dyspozycja naszych zawodników. Ja bym chciał o ten wczorajszy jeszcze poprosić, opis wczorajszego turnieju, a dokładnie występu Piotra Protasiewicza, bo to tak, ja nie oglądałem w telewizji, będąc na wyjeździe, natomiast ewidentnie widać było, że to był szczególnie chyba ważny turniej dla Piotra Protasiewicza. Zęgota, Dudek na zmianę, a Protasiewicz, rozumiem, że z premedytacją wystawiony na całe zawody, żeby jak najwięcej jeździł. Tak to rozumiem, proszę potwierdzić lub nie i powiedzieć, jak pan Piotr się zaprezentował. Z punktów wynika, że też różnie bywało. No, był to ważny występ przede wszystkim dla naszej drużyny, dla Piotra również. Piotr no już tym medali z Mistrzostw Polski par ma naprawdę okazały worek, ale każdy następny dla niego jest równie ważny i to cieszy, że tak podchodzi do tego. No znaczy, ja mogę się wciąć, tylko ja zrozumiałem, że to dla Piotra Protasiewicza szczególnie ważne w kontekście ligi było, żeby pojeździł, posprawdzał. Wiadomo, o czym Poleśnie rozmawialiśmy, jak pan Piotr sam się wypowiadał, że mu tej jazdy potrzeba, bo jest w kryzysie. Tak, i myślę, że te zawody były też doskonałym przetestowaniem niektórych manewrów, ruchów i na pewno dadzą troszeczkę więcej spokoju w podejściu do meczu. Wyglądało to lepiej rzeczywiście w jego wykonaniu? No ja bym sobie życzył, żeby tak to wyglądało w każdym spotkaniu i będzie elegancko. To mam pytanie, jeżeli koledzy nie pytają o ten mecz z Toruniem w takim razie. Proszę o ocenę zespołu toruńskiego. Czy to dla pana jest też zespół, który rozczarowuje w tym sezonie? Bo nazwiska i dobrze wyglądające nazwiska, no Jason Doyle, chociażby mistrz świata, który na razie zawodzi, ale generalnie Getwell Toruń jako całość.
No jako całość można gdzieś tą ocenę robić na końcu sezonu. My na razie oceniamy przeciwnika według jego aktualnej dyspozycji. No, jest tam gro zawodników, którzy gdzieś tam borykają się z mniejszymi i większymi problemami. Niektórzy sprzętowymi, niektórzy gdzieś tam mają problemy z samymi sobą lub z kolegami z drużyny, więc no to jest ich jakby ogródek i oni to sobie muszą ogarnąć, a my traktujemy ich po prostu jako rywala, którego musimy pokonać na własnym torze. Do Marcina Grygiela mam pytanie. Jak tutaj przyjeżdżał Włókniarz Częstochowa, na pewno pamiętasz dyskusję z twoim udziałem zresztą gdzieś tam na temat ochrony przydzielonej Markowi Cieślakowi. Nie wiem, czy dla Sportowych Faktów, czy dla Przeglądu Sportowego wypowiadałeś się, że to zaskakująca prośba Włókniarza, żeby jakąś ochronę przydzielić Cieślakowi. Natomiast też użyłeś takiego zdania mniej więcej, że więcej podtekstów będzie miał mecz 6 maja, czyli dokładnie z tym Get Well Toruń, wiadomo, Jacek Frączak, Jason Doyle. Jakieś specjalne podejście jest rzeczywiście klubu do tego meczu? Powrót Frączaka, tutaj Doyle, z którym rozstaliście się tak średnio najeżdża. Myślisz, że to też tak mecz trochę podwyższonej temperatury jakiejś? Ja, ale też powiedziałem, że każdy mecz moglibyśmy w ten sposób traktować, bo to środowisko żużlowe jest tak małe, że właściwie w każdej drużynie przyjeżdża ktoś, kto wcześniej dłużej lub krócej w naszym klubie występował czy pełnił inne funkcje. Choć to szczególne rzeczywiście postacie są teraz, tak? Znaczy ja powiem tak, no w falubazie jest teraz tyle falubazu, jak dawno nie było i z tego się bardzo cieszymy, jak się spojrzy na chłopaków w parkingu, na teamy, które wróciły z tych wojaży po Polsce, chłopaków, którzy pracowali u innych zawodników czy w innych klubach, dzisiaj wszyscy są na miejscu i z tego się szczególnie cieszymy i myślę, że lepiej nie szukajmy takich podtekstów. My musimy w spokoju się do tego meczu przygotować i po prostu ten mecz wygrać. A czy przyjeżdża Jason Doyle, czy ktoś inny, nie ma to znaczenia. Przyjeżdża mistrz świata, tym lepiej dla kibiców. Pojedynki choćby z Patrykiem, to są jakieś dodatkowe pewnie smaczki, ale to mówię, to dla kibiców. Tutaj w gronie zawodników koncentracja i mecz jak każdy inny, bardzo ważny dla nas. No właśnie, panie trenerze, to taki chyba mecz typu, jak to mówią, must win game, tak? Bo to tak mecze lecą, trzeba wygrywać. Chyba tak zwana presja rośnie na falubazie. Na Adamie Skórnickim też chyba. Tak, na pewno ta presja jest i ona jest potrzebna. No, początek tego sezonu, który umownie nazwaliśmy sobie tymi sparingami, już poza nami, a teraz już ten zaczął się dla nas sezon zasadniczy, gdzie no jest bardzo mały margines błędu, więc tak jak tutaj powiedzieliśmy, podchodzimy do tego spotkania bardzo skoncentrowani, aczkolwiek już mamy na pewno mniej znaków zapytania i na pewno większą pewność siebie. Zmienił pan delikatnie tym razem skład, Protasiewicza pod 12 wstawił. Może pan więcej powiedzieć, z czego... Co pan chce osiągnąć tym ruchem Jensen-Protasiewicz? No jest to typowo matematyczna zmiana. Jeżeli średnio Piotr w tych meczach zdobywa około 7 punktów, no to dostał taką pozycję w drużynie, gdzie te 7 punktów pozwoli nam na wygranie meczu. Jeżeli robił to z innej pozycji, to wtedy tych punktów w całości brakowało. Myślę, że spod tego numeru jest tutaj szansa na wygranie. Pan dyskutuje z zawodnikami o takiej zmianie numerów, zmianie pozycji, czy menedżer robi swoje, podejmuje decyzję i nikt nie ma prawa mu podskoczyć, mówiąc potocznie? Na razie nie narzekają. Ale jest jakaś dyskusja, czy pan rządzi twardą ręką, mówi i tak ma być wykonane? To znaczy staram się za nich wykonywać tą pracę. Nie, czy ktoś powie, słuchaj, ja pod dwunastką to niespecjalnie, tak? No niech będzie, że nieważne, że dwunastka, bo to nie chodzi o Piotra Protasiewicza. Ja pod dziesiątką to ja wolałbym jednak pod innym numerem. Czy każdy ma jakieś indywidualne upodobania i jest to normalne. No niemniej ktoś tą drużyną musi zarządzać i każdy z nas rozumie, że tak jak każda nasza jednostka będzie współpracowała z resztą, i dopasuje się do tego, tym lepszy będzie wynik całości. Okej, mam dwa pytania z innej beczki zupełnie. Chciałem zapytać o Mateusza Tondera.
Co się dzieje z gościem, który miał tutaj być w zeszłym sezonie? Zaczęto o nim mówić, że jest wielką nadzieją Falubazu na to, żeby mieć super juniora, natomiast jak na razie w rozgrywkach juniorskich nawet słabo wypada. Czy pan może cokolwiek powiedzieć? No, że wspólnie z trenerem Krzysztofem widzimy Mateusza w składzie Falubazu na przyszły rok i na tym się koncentrujemy, a że oczekiwania względem tej osoby były inne. No, jest to nadal młody zawodnik, który nie jest jeszcze objeżdżony, potrzebuje dużo startów w zawodach i nabierze pewności siebie i za 4 tygodnie będzie naprawdę śmigał jak lepiej niż to, co pamiętamy. Okej, okay, to trzymamy za słowo. Natomiast jeszcze jedna rzecz, nie wiem do którego z panów. Jaki jest stan zdrowia Wojciecha Pilarskiego? No, to trzeba jakby spojrzeć na to z dwóch stron. Informacje oficjalne, które są, no nie chciałbym ich wszystkich tutaj udzielać, bo też tego nie mogę robić, ale brzmi to dramatycznie. Natomiast to, co już w samym kontakcie z Wojtkiem, to prezentuje taki swój styl sprzed wypadku, czyli generalnie jest uśmiechnięty, wesoły, pełny optymizmu, mimo naprawdę poważnych obrażeń, których doznał, ale jest przytomny, przed nim bardzo długi okres rehabilitacji, dojścia ogólnie do pełnej sprawności i pełnego zdrowia. Natomiast to, co cieszy, że psychicznie tam jest, przynajmniej na tą chwilę, wszystko dobrze, jest uśmiechnięty i pełen optymizmu, tak jak powiedziałem. Także liczymy na to, że się chłopak pozbiera z tego. Okej, okay, zapytałbym chętnie jeszcze właściwie, w jakim on jest stanie, natomiast powiedziałeś, że nie chcecie za bardzo... To jest tajemnica też lekarska, no nie będę udzielał takich informacji. No doznał wielu obrażeń wewnętrznych, złamań, natomiast mówię, tutaj najbardziej się baliśmy, jak zareaguje głowa, a widzimy, że na tą chwilę przynajmniej jest wszystko okej. Okay. Optymistycznie podchodzi do swojej przyszłości i trzymamy kciuki za jego powrót do zdrowia. Nie ma więcej pytań, dziękuję bardzo, zapraszam w niedzielę. A jeszcze jedno pytanie, proszę bardzo. Do Patryka, za tydzień Grand Prix startuje. Jak widzisz siebie w tym roku? Jakie cele, oczekiwania? Ciężko powiedzieć. Tak naprawdę pierwsza runda przed nami. Myślę, że jakbym zrobił w niej 0 punktów, to jeszcze da się wszystko nadrobić i zostać mistrzem świata na koniec, więc cel jest po prostu, żeby się utrzymać w top 8. A na którym to będzie miejscu, jest mi to tak naprawdę na tą chwilę obojętne. Wszystko będzie się układać z czasem i będę widział swoją pozycję w trakcie tych wszystkich rund Grand Prix, więc liczę po prostu na to, żeby pozostać w Grand Prix jak najdłużej. A czy to będzie pierwsze miejsce, czy ósme, jest to bez znaczenia. Czujesz na sobie jakąś taką presję, jakieś oczekiwań środowiska, jesteś wicemistrzem świata, ludzie chcą czegoś więcej. No ludzie mogą dużo rzeczy chcieć, ale ja jestem tylko człowiekiem, który wykonuje swoją pracę i czasami jest lepiej, czasami gorzej. I ja będę się starał robić wszystko, żeby zostać tym mistrzem świata w tym roku. Ale jeśli się to nie uda, no to będę walczył za rok, za 2, za 3, może za 10, no nie wiem. Po prostu w każdych zawodach, każdy, że tak powiem, zawodnik, który tam startuje w Mistrzostwach Świata, chce te zawody wygrać. Ja mam tak samo, ale czasami się po prostu przegrywa i tyle. Dzięki. Dziękujemy bardzo, zapraszamy w niedzielę.